Dzień dobry. Czy macie czasem tak, że zapominacie, że w ogóle macie jakieś perfumy? Ja dzisiaj wygrzebałam z szafy czarną Alaya. Czarnego Alaya. Zapomniałam o ich istnieniu. Zapach, który poznałam w zeszłym roku i go bardzo oszczędzam. Niesamowity jest ten zapach. I teraz tak. Dlaczego ta róża jest nietypowa w tym zapachu? Dlatego, że jest ona połączona z... Już czytam, żeby się nie pomylić. Moje notatki tutaj mam. Moje bazgroły. Zatem, to jest róża z pieprzem, z litchi, z kumkwatem, z hibiskusem, i kwiatem bawełny. I tutaj całą robotę robi ten hibiskus i kwiat bawełny, czyniąc z tej róży rzeczywiście różę szaloną, tak jak nazwa wskazuje. Wielu blogerów porównuje to połączenie kwiatu bawełny i hibiskusa do bandażu. Więc jest to jakby taka róża, krwawiąca róża, zabandażowana krwawiąca róża. Wyobraźcie sobie to. Trudno jest sobie to wyobrazić tak naprawdę. No chyba, że jesteście miłośnikami zapachu Prady Infusion Diaries. I tam też jest Iris z kolei, który pachnie bandażem. Od rana towarzyszy końcóweczka, już dosłownie MAC Velvet Teddy. Natomiast wieczorem będę prawdopodobnie używać Haute Couture Givenchy. Mój najnowszy nabytek to Fort Royal Le Couvent. Zapach inspirowany wyspami karaibskimi, dzikie jagody i absolut benzoesu. Perfum w oliku, rozgrzeszam cię ze wszystkich kłamstw, ze wszystkich zmarnotrawionych pieniędzy, ze wszystkich niezapłaconych rachunków na czas. Słodziaki. Może to jest mit, że mężczyznom podobają się słodziaki. Mam swoje podejrzenie, że mężczyźni tak naprawdę w większości lubią po prostu, kiedy kobieta mało mówi i dużo się uśmiecha. I to może jest ta słodycz, której oczekują. Natomiast jeśli chodzi o zapachy, to może jednak niekoniecznie. Pozdrawiam. Kochani, przypominamy,